Rozdział 9. Szymonek versus Damianek. Sprawa z Szymonem rozwiązała się w pewnym sensie sama. Mimo, że miałam szczerą chęć zakończyć to, co się właściwie jeszcze na dobre między nami nie zaczęło, nie skakałam ze szczęścia, bo to on zerwał ze mną, a nie ja z nim. Po prostu przy najbliższej okazji wyznał, że ma dziewczynę, jest z nią już dwa lata i że nie chce mnie dłużej okłamywać, bo ze mną. Tak mu wyszło i tyle. Wyszło, powiadasz. Ja nie wiem, co tobie wyszło, ale gdybym się miała zastanowić, to chyba tylko gra na pianinie. Podsumowałam cierpko, żeby nie poczuł się za dobrze. Przypuszczam, że prędzej spodziewał się łez niż podobnej puenty, bo odwrócił się bez słowa i sobie poszedł. Drań. Też tak mogłam zadać się z mięśniakiem od samochodów i nie przejmować się, że mam już kogoś. Popróbować, przetestować i wybrać sobie lepszy model. Tak czy inaczej byłam już wolna. I nic nie stało na przeszkodzie, by zarzucić sidła na mięśniaka. Nadal nie wiedziałam, jak ma na imię, choć wiedziałam już, jak wygląda z twarzy, bo gdy przyjechałam oddać mu dług, obejrzałam go sobie w dziennym świetle. Oczy miał niebieskie, jak wrześniowe niebo. Co przy ciemnej karnacji i kruczych włosach. Robiło niezwykłe wrażenie, a białe, równiutkie zęby i ładnie wykrojone usta idealnie dopełniały reszty, czyniąc go naprawdę przystojnym. Gdyby się nie nabawił takiej góry mięśni, mógłby być całkiem w moim typie, jednak mimo to jego wygląd napawał mnie przyjemnym niepokojem. Znacznie mniej przyjemny niepokój budził we mnie fakt, że nie dostrzegłam żadnego zainteresowania moją osobą. Miałam jednak pewien plan i nic już nie stało na przeszkodzie, bym go mogła zrealizować. Tata, co prawda, stwierdził, że zapłaciłam za naprawę auta jak za woły, ale ja uważałam, że z holowaniem i dodatkiem za pracę po godzinach było akurat w sam raz. Zaraz potem doszłam do wniosku, że skoro jestem w posiadaniu własnego samochodu, powinnam mieć stałego mechanika. Najlepiej takiego, który raz już się sprawdził. Postanowiłam nie czekać, aż w moim Audi znów coś nawali i zająć się profilaktyką. Na początek wyważeniem kół. Zwolniłam się u tatki pół godziny przed dwudziestą i popędziłam do warsztatu. Mój mechanik siedział sobie na brzegu kanału z nogami spuszczonymi do środka i palił papierosa. Znowu zapytał na mój widok. Co znowu wydukałam, bo poczułam się nieco zbita z tropu. Się popsuło. A, nie, nie. Koła chciałam wyważyć. Podobno jazda na takich niewyważonych może być niebezpieczna. Stuka? Nie, ledwo za nim nadążałam. Ale nie zabieram czekać, aż zacznie. Raz mi już dało popalić i to w nocy. Mechanik pokiwał głową ze zrozumieniem, wrzucił niedopałek do kanału i wstał. Teraz? Zapytał. Co teraz? A, czy wyważać teraz? Tak, jak najbardziej. Będzie dodatek za ekspres i za robotę po godzinach ósma już oznajmił i spojrzał na mnie pytająco. No, dobra, nie ma sprawy ja po prostu nie mogę inaczej, pracuję do późna. Facet zajął się robotą, a ja obserwacją. Faceta. Byłam jednak mocno rozczarowana, bo, mimo iż wystroiłam się i umalowałam, eksponując wszystkie swoje atuty, on nie sprawiał wrażenia, że w ogóle je zauważył. Podeszłam do niego powoli, gdy skończył z pierwszym kołem, wyciągnęłam rękę i się przedstawiłam Aga jestem facet spojrzał na mnie na swoją usmarowaną dłoń i nieodwzajemnił mojego gestu Damian powiedział tylko wobec tego uścisnęłam jego przed ramię, jak robią to mężczyźni w podobnych sytuacjach. Liczyłam na to, że poprzez fizyczny dotyk przeskoczy ze mnie na niego jakaś iskra i wznieci płomień. O, to było w porządku, wskazał na zrobione koło i żaden płomień nie zapłonął. Postanowiłam stać teraz nad nim i kuć żelazo, póki... Był jeszcze czas, bo zostały jeszcze trzy koła, a całe to wyważanie trwało znacznie krócej niż mogłam przypuszczać. Jesteś żonaty? Spytałam. Nie, a bo co? Bo sprawiasz wrażenie, że cię nie interesują kobiety, więc... Pomyślałam, że jesteś zajęty. Kobiety mnie yy, interesują, odparł z wysiłkiem, bo właśnie odkręcał jakąś zapieczoną śrubę. To ja chyba nie jestem kobietą, pomyślałam. Właśnie się wy... O kurwa! Wybierałem na potańcówkę, jak przyszłaś. Co ci się stało? Spytałam zaniepokojona. Nic, ujebałem się w palec. Mogę iść z tobą? Damian przerwał robotę i popatrzył na mnie zdziwiony. Gdzie? No, na tę te, potańcówkę. Też haruję od rana do nocy i prawie nie mam żadnych rozrywek. W sumie, a psia jego mać pierdolona! Byś mogła! Chyba trafił na kolejną zapieczoną śrubę. Ale byś musiała zaczekać, aż się ogarnę. Jasne, zaczekam. Ucieszyłam się. Po skończonej robocie Damian znów skasował mnie, jak zawoły, potem rzucił na nieziemsko brudny taboret w miarę czystą szmatę, kazał mi na nim usiąść i czekać. Poczytaj sobie, żeby ci się nie nudziło wręczył mi poplamiony magazyn motoryzacyjny i poszedł. Szczerze mówiąc, liczyłam na to, że będę mogła pójść z nim i sprawy tak się potoczą, że obejdzie się bez potańcówki, ale trudno. I tak już szło ku lepszemu. Damian uwinął się w niecałe pół godziny, objawił mi się odziany od stóp do głów jeansowo, przynajmniej z wierzchu. Miał na sobie jeansową, podbitą białym barankiem kurtkę, jeansowe spodnie i jeansową czapkę z daszkiem. Spod rozchylonej kurtki wyzierał mm, nieśmiało Michael Jackson, będący naturalistyczną ozdobą jego granatowego t-shirtu. Wow, wymsknęło mi się, gdyż taka stylowa była w owych latach szczytem dobrego smaku. Damian uśmiechnął się z zadowoleniem. To nawet dobrze, bo będę mógł się napić. Oznajmił, a ja, przyzwyczajona już, że facet posługuje się wyłącznie monosylabami i skrótami myślowymi, usiłowałam zrozumieć, o co mu chodzi. Bo pojedziemy twoimi i to ty poprowadzisz. Dorzucił, widząc, że nie nadążam. Y, jasne, zgodziłam się bez sprzeciwu. Dokąd jedziemy? Do Bajera. To taka dyskoteka kilka kilometrów stąd, ale teraz ja siadam za kółko i tak nie wiesz, gdzie to jest. Okej, okay. na to też się zgodziłam i oddałam mu kluczyki. Damian jechał jak wariat, mimo że na ulicy leżał śnieg, nie zwalniał nawet na zakrętach, a ja wówczas kuliłam się ze strachu. <laughs> Niezłe kopyto ma ta twoja bryka, pochwalił, też będę musiał sobie coś lepszego kupić w bajerze było tłoczno i głośno. Leciało głównie polskie techno na zmianę z utworami Ich Troje i największymi hiciorami Disco Polo. Jednym słowem, każdemu według potrzeb. Bądź zasług, jeśli się dało DJ-owi kilka złotych za puszczenie ulubionego kawałka. Niestety nie byłam przygotowana na tego rodzaju imprezy i trochę wyróżniałam się strojem na tle wystrojonych w lateksy, błyskających gołymi brzuchami dziewczyn. Na szczęście miałam pod sweterkiem koszulkę na ramionczkach, Zdjęłam go więc w łazience, podwinęłam kilka razy spódniczkę przy pasku, zmierzwiłam włosy i ruszyłam na parkiet. Damian ruszał się naprawdę dobrze. Robiłam więc, co mogłam, żeby dotrzymać mu kroku, ale przede wszystkim, by tańczyć jak najbliżej niego. Nie było to łatwe, bo miał cholerne powodzenie i gęsto było wokół niego od lateksowych panienek, ale wypraktykowanym na prędce sposobem, czyli nieobliczalnym wyrzutom rąk we wcześniej obranym kierunku, udało się utrzymać pozycję do końca. Niestety Damian ani razu ze mną nie zatańczył, nawet gdy zagrali największy przebój wieczoru do tańczenia w parze, czyli powiedz zespołu i stroje. Wyraźnie skłaniał się ku wysokiej, chudej lasce z blond włosami w różowe pasemka. Mimo panującej zimy dziewczę było strzaskane na machoń, co jeszcze bardziej podkreślało oczojebnym różem skąpego topu. Jej chudość natomiast świetnie uwydatniały czarne, lajkrowe leginsy. Tak więc ów entuzjastycznie przyjęty przez ludzi utwór Damian przetańczył w szczelnym uścisku z lalką Barbie. Trudno. Powtarzałam sobie w myśli, walcząc jednocześnie z nadruchliwymi dłońmi mojego własnego tancerza. I tak dziś jeszcze będziesz mój. Gdy podwiozłam go pod dom, był na niezłym rauszu, ale nie całkiem pijany. Wysiadł, a ja razem z nim. Ziem, ziem, cholerny klucz, mamrotał, przeszukując kieszenie. Bez obawy znajdzie się. Pocieszyłam go i skwapliwie ruszyłam mu z pomocą. Kuźwa, nie lubię tak! gadał jakby wciąż sam do siebie. Trochę mnie to przystopowało, bo może byłam zbyt natarczywa w poszukiwaniach, ale on rozwinął temat. Nie lubię, jak mi laska podjara, a potem nic z tego i tak podjarany może wrócić do domu. O, twój klucz! oznajmiłam, wyciągając poszukiwany przez nas oboje przedmiot z jego tylnej kieszeni. Kto cię podjarał, jeśli można wiedzieć? Andrzeja – odparł usiłując wetknąć klucz do dziurki. On zawsze tak robi. Ale po co? Zdziwiłam się, bo ja na jej miejscu na pewno bym go tak nie zostawiła. Bo ja wiem, że lubi. Ale on ma faceta i nic z tego nie będzie. Czemu więc ten jej facet nie był razem z nią? No, chyba, że był. Nie, był w mamrze, siedzi, ale i tak ma na nią baczenie. Wejdziesz na chwilę? Muszę się z kimś napić, pogadać. Chętnie, ale przecież muszę jeszcze dziś prowadzić. Możesz zostać, jak chcesz, odparł, a w mojej duszy rozległ się śpiew skowronków. Damian miał nad warsztatem niewielkie mieszkanie, złożone z kuchni, łazienki i salono sypialni. Wystrój był raczej surowy i niespecjalnie gustowny, od kawalerskie gniazdko. Jedynym kolorowym elementem wystroju był olbrzymi plakat na ścianie przedstawiający Britney Spears, w lśniącym od cekinów bardzo skąpym body. Siadaj sobie, wskazał ręką na fotel, nad którym wisiał plakat. N -n -n, wolę tu usiadłam po przeciwnej stronie, by nie robić sobie konkurencji. Ja również byłam długowłosą blondynką, ale w przeciwieństwie do Britney miałam całkiem konkretne cycki, tyłek i nogi, które musiały to wszystko dźwigać. Jak chcesz odparł. Damian przyniósł pół butelki wódki, kole, dwie szklanki, i sam usiadł w fotelu, nad którym wisiał plakat. Y, ja naleję, zaproponowałam. W końcu jestem barmanką, więc umiem. Rzeczywiście. Wykonywany zawód wykształcił już we mnie bardzo konkretny sposób serwowania trunków. Całkiem odruchowo pochyliłam się najgłębiej jak się dało, przyjmując pozę godną wenus z Milo po rekonstrukcji rąk. Wdzięcznym gestem podałam mu zrobionego przez siebie drinka, na którym odrobinę go oszukałam. To już nie był zawodowy odruch, po prostu chciałam, by zachował jak najlepszą kondycję. Ej! Ty też jesteś niczego sobie? Odkrył nagle Damian, jakby dopiero teraz zobaczył mnie z bliska. Dzięki, odparłam choć. No nie był to komplement najwyższych lotów. Pogadaliśmy jeszcze trochę o tym i owym, ale to nieoczekiwane spostrzeżenie zaczęło coraz bardziej przeszkadzać mu w logicznym myśleniu. Zmienił mu się również tembr głosu, wzrok stał się jakby bardziej skupiony. Mogę papierosa? Spytałam i nie czekając na odpowiedź, podeszłam do niego, by wyjąć mu z kieszeni bluzy paczkę Malboro. Damian złapał mnie za rękę. Nie mogę? Możesz, powiedział cicho. I wabierosa i o wiele więcej. Zapaliłam, choć nie robiłam tego ani zbyt często, ani zbyt chętnie. Od czasem dla towarzystwa, ale tym razem dymek wyjątkowo mi smakował. Może dlatego, że Damian puścił moją rękę dopiero wówczas, gdy posadził mnie na swoich kolanach, gdy nalewałam sobie kolejnego drinka, jego dłonie coraz śmielej błądziły po moim ciele. Wychyliłam alkohol do dna, zgasiłam papierosa i poddałam się biegowi wydarzeń. A gdy rozłożył wersalkę, cała reszta rozegrała się już w pozycji horyzontalnej. Niestety, znów nie przeżyłam żadnych szczególnych uniesień. Nie mogę powiedzieć, że Damian się nie starał. Dobrze całował, wiedział, czym jest gra wstępna, i dopóki byłam zdana na jego dłonie, wszystko zapowiadało się nieźle. A potem. No cóż, jeśli ktoś zna powiedzenie o klatce i ptaszku, niech sam sobie doćwierka. Wcześniej rano, jeszcze trochę na kacu i nie do końca wyspana, błyskawicznie się umyłam, ubrałam i postanowiłam przed pracą wrócić na trochę do domu. Y, już idziesz, Aniu? Spytał Damian, przeciągając się leniwie. Aga. Aga mam na imię, sprostowałam. Y, tak, pora na mnie najwyższa. Aha, bym zapomniał. Olej masz w aucie do wymiany? Rzucił, jakby od niechcenia. Okej, okay, dzięki. Smoknęłam go w policzek. W takim razie wpadnę wkrótce. Dziś wieczorem wpadni. Silnika szkoda. Powoli zbliżały się święta Bożego Narodzenia. Knajpa przeżywała prawdziwe oblężenie, bo faceci nie chcąc przeszkadzać żonom w domowych porządkach, uczynnie schodzili im z oczu. Akurat zbiegło się to w czasie z najpilniejszymi naprawami mojego auta i gdy po raz kolejny opuściłam stanowisko pracy przed dwudziestą, tatko przyjął dodatkową barmankę. Na razie na umowę zlecenie, a jakby się sprawdziła, może i na stałe. Nie wróżyłam jej specjalnego powodzenia na dłuższą metę, bo dziewczę nie było ani zbyt urodziwe, ani zbyt kontaktowe. O taka sobie szara mysza, bez bioder i biustu, blada, piegowata, z białymi rzęsami i brwiami. Niech ona się może zacznie choć trochę malować, co? szepnęłam do tatki, gdy zobaczyłam ją po raz pierwszy. A po co? obruszył się szeptem: knajpa do knajpa, nie wybieg dla modelek. Piwo musi umieć lać, kiełbasę w mikrofali odgrzać i to wystarczy. Nie komentowałam więcej wyglądu Zeni, bo Zenobia miało owo cudo na imię i zajęłam się swoimi sprawami, czyli Damianem, który niemal co drugi dzień naciągał mnie na seks oraz kasę, bo moje Audi wciąż czegoś potrzebowało. Niestety na tym drugim zdał się o wiele lepiej i ja wciąż nie wiedziałam, co to znaczy być kobietą spełnioną. Dwa dni przed wigilią wzięłam sobie wolne i zajęłam się sprzątaniem domu. Mama niespecjalnie przejmowała się takimi detalami jak kurz, niezbyt czyste szyby w oknach czy zlekka przygaszona bielfiran. Marcysia, zajęta intensywnym dojrzewaniem, również nie miała do tych rzeczy głowy, ja zaś, zajęta od rana do wieczora, nie dysponowałam czasem na tyle, by dbać o porządek na bieżąco. Co ty tu robisz? spytała matka, wchodząc przed południem do salonu. Miała na sobie piżamy i szlafrok, włosy w nieładzie, i na twarzy wczorajszy makijaż. Okno myje, nie widzisz? A ty? Nie idziesz dziś do pracy? Też. miałam zamiar sprzątać, odparła. Ale dobrze, że jesteś. Skoczysz po piwo, bo coś mnie głowa boli. Ciśnienie chyba spadło. Sama sobie skoczysz. Odburknęłam, bo czasy, gdy biegałam matce po alkohol, dawno już się skończyły. Mam mnóstwo do zrobienia, dopiero zaczęłam. Marcysi nie ma? Śpi To ją obudź i niech ona skoczy. Spojrzałam na matkę takim wzrokiem, że już nie ponowiła swojej prośby. Sama najwyraźniej nie miała odwagi prosić o przysługę młodszej córki, bo moja zbuntowana siostra z pewnością nie odpowiedziałaby jej równie subtelnie jak ja. Marcysia też już wyrosła z latania na posyłki i o wiele gwałtowniej na podobne polecenia reagowała. Chcąc nie chcąc, matka sama poszła do sklepu. Kupić ci też! Spytała przed wyjściem. Kup! odparłam po chwili namysłu. Wypiję sobie w przerwie! Zanim wróciła, umyłam jeszcze dwa okna. Dałam do prania zdjęte z nich firanki i pościerałam kurze. Co tak długo? krzyknęłam, gdy usłyszałam kroki na schodach. A co? Tęskniłaś? odpowiedziała pytaniem. Nie, ale miałam pewne obawy, że cię gdzieś poniosło bezpowrotnie. Aha, bo mnie poniosło, odparła matka, stawiając na stole dwa czteropaki mocnego piwa. Spotkałam w sklepie Twoją babkę i pomogłam jej odnieść zakupy. Wpadnie do nas za chwilę. Super, skomentowałam kwaśno. We trzy uwiniemy się ze sprzątaniem błyskawicznie. Nie bądź złośliwa. Chodź, wypijemy po jednym. Humor ci się poprawi. Właściwie, czemu nie? Wzruszyłam ramionami. Na tym piętrze zostało mi jedynie zawieszenie firanek i odkurzenie dywanów. Ty zrobisz parter, ja jeszcze całą górę, oprócz pokoju Marcysi, bo wam też się coś od życia należy. A czy ja coś mówię? Matka podsunęła mi jedno piwo i szklankę, swoje popijała bezpośrednio z puszki. Tak lubiła, po prostu. Powiedz mi, czemu z facetami tak jest? Spytałam, bo ten temat nurtował mnie nieustannie i nawet w czasie sprzątania ani na chwilę nie opuścił moich myśli. Miałam nadzieję, że matka, jako o wiele bardziej doświadczona w tych sprawach, błyśnie jakąś złotą myślą Czyli No, no tak jest, jak jest Taka płeć odparła słaba, smętna i generalnie do niczego. Gdybym była facetem, to też bym została pedałem, jak mój brat. Nie zniosłabym ciągłego udawania supersamca, bo tacy w rzeczywistości wcale nie istnieją. Jeszcze ktoś by pomyślał, że jesteś do nich wrogo nastawiona? Parsknęłam śmiechem. I owszem, tak. Skąd więc koło ciebie taka chmara chłopów non-stop? Z tej wrogości? To jest moja droga, tak, że jak się nie ma, co się lubi, albo nie. Inaczej ci powiem. Czasem po prostu dopiero ilość przechodzi w jakość. Matka odstawiła pustą puszkę i sięgnęła po kolejną. — A co, jakiś zawód miłosny cię spotkał? — spojrzała na mnie uważniej. — Nie wiem, bo ja w sumie nawet nie wiem, czego powinnam od faceta oczekiwać. — Najlepiej niczego, bo żaden i tak ci niczego nie da. — No więc po cholerę mi facet. — wnerwiłam się ociupinka. Do łóżka co najwyżej i ewentualnie do zaspokojenia potrzeb materialnych. A jak z jednego i drugiego nici to trzeba poszukać innego. No dobra, a jak ten inny też będzie do chrzanu. Odpowiedź brzmi dokładnie tak samo. Kto tam? Krzyknęła matka, bo na dole dał się słyszeć jakiś ruch. Hipopotam! Usłyszałyśmy w odpowiedzi, a potem rozległo się sapanie, fuczenie i trzeszczenie drewnianych schodów pod ciężarem czyichś kroków. Można by pomyśleć, że to naprawdę hipopotam, ale to była tylko babcia kundzia. Przy... Przyniosłam makowiec i sernik. Wysapała. Położyłam w kuchni na dole. Dam wam też sałatki, pierogów i karpia, ale któraś z was będzie musiała autem podjechać. A a a co ty tak szalejesz? – spytałam, bo babcia ostatnio już coraz mniej gotowała nawet z okazji świąt. – Grzesiu, będzie. Na Wigilii, jak za do starych dobrych lat. – O, a Ilona? – zdziwiła się matka. – Jedzie na całe święta do Jaśka. Podobno dziecko mu się urodziło. – Super – skomentowała Marcysia, która niespodziewanie pojawiła się w drzwiach. – Najwyższa pora przestawić wnusia z butelki na zupki chińskie. Ilona jest w końcu ekspertem w tej dziedzinie. Nie wyzłośliwiaj się, tylko szybko zjedz śniadanie i bierz się do roboty. Zwróciłam się do niej raczej chłodno. U siebie chociaż sprzątnij. Marcysia odwróciła się na pięcie i wyszła. No widzisz, mamo, jednak można znaleźć tego jednego jedynego i po grup, nawiązałam jeszcze do naszej rozmowy. Babcia jest tego żywym przykładem. Ale, że o co się rozchodzi? Babunia nie była w temacie. Oto, babciu, że zdaniem mamy nie ma na świecie takiego faceta, który by wystarczył kobiecie w pojedynkę. Pff, głupie gadanie, prychnęła babcia. Niektórzy po prostu nie wiedzą, że w kwestiach damsko-męskich należy myśleć sercem, a nie dupą. No, może jeszcze czasem rozumiem. A Joaśka po prostu nigdy żadnego nie kochała. Od co? Bzdury, uniosła się matka. Kochałam każdego. Dokładnie jak twój tatuś, ale kochać każdego czy każdą oznacza tyle, co nie kochać nikogo. Bo jak się kocha, to bezkrytycznie, do szaleństwa, poza tym jednym się świata nie widzi, a, a tym bardziej innych chłopów. Nawet jak on ci się puszcza na prawo i lewo, nie wytrzymała matka. Nawet. A jeśli jest głupi jak but i brzydki jak noc? Jeśli ci się uda w takim zakochać, to jak najbardziej. Doprawdy. Powiedz mi wobec tego, jak pokochać drania tchórza nieudacznika Bawidamka, oraz mu podobne wybrakowane egzemplarze, bo ja zawsze spotykam właśnie takie. Coś jednak musiałaś w nich na początek zobaczyć, skoro się z nimi zadawałaś, nieprawdaż? Na początek i na krótko. Matka z trzaskiem odłożyła kolejną puszkę. I ten stan rzeczy należy za wszelką cenę utrzymać. Skupiać się na zaletach, ignorować wady, pamiętać tylko dobre chwile. Złe jak najszybciej zapomnieć. I takim sposobem udaje ci się wciąż kochać ojca? Oburzyła się mama. A to, że on nie kocha ciebie, zwisa ci i powiewa? Kocha mnie, kocha, tylko. Yy, nie bardzo zdaję sobie z tego sprawę. Babcia westchnęła. Wiesz co? A ja chloro... chorol, chromole taką miłość. Mamie już zaczynał plątać się język. Widząc ku czemu zmierza, wróciłam do swojej roboty. Mama i babcia pokłóciły się w końcu, wyżłopały wszystkie piwa i na tym się skończyło. Cały dom musiałam wysprzątać sama, łącznie z pokojem Marcysi, bo ta się gdzieś zręcznie ulotniła. Przy robocie przez cały czas towarzyszyły mi myśli związane z tamtym tematem i szło mi jakoś szybciej. A gdy już wyczerpana do cna położyłam się do łóżka, doszłam do wniosku, że tak naprawdę nigdy dotąd nie byłam zakochana. Za dużo na owszem, ale to nie była prawdziwa miłość. I... Rozdział dziesiąty. Płomienne zorze. Nadszedł dzień wigilii. Dzień, w którym rokrocznie wszyscy próbowaliśmy udawać zgodną, szczęśliwą rodzinę. Mimo, że mama już przed wieczerzą wykazywała objawy lekkiego rauszu, Marcysia jak zwykle obnosiła się z poglądem, że wszelkie świąteczne tradycje są jedynie zabobonem i ciemnogrodem, a tata wpadał dopiero na godzinę przed Wigilią z żywą choinką, którą należało błyskawicznie ubrać. Każdy z nas miał jednak na tyle wypraktykowane odruchy, że gdy w końcu zasiedliśmy do stołu, na naszych twarzach gościł tylko i wyłącznie serdeczny uśmiech. Rozmowy toczyły się w spokojnym, uroczystym tonie, a życzenia, które sobie składaliśmy, nawet jeśli nie były szczere, cechowała niezwykła hmm, poetyka, że tak powiem. Po kolacji spotykaliśmy się z resztą rodziny babcią Kundzią, babcią Hanią, mamą tatki, dziadkiem, Gogusiem i Rafaelą. Tym razem u nas, bo co roku zbieraliśmy się w innym domu, przy innym stole. Był to naprawdę niezwykły skład, ponieważ na co dzień tata nie rozmawiał z mamą, wiadomo, babcia Kundzia z babcią Hanią, poszło o rodziców, dziadek z Rafaelą, bo nie lubił dziewczyn z siusiakami, Marcysia z dziadkiem, bo odmówił jej kasy na skuter i chyba tylko ja nie byłam z nikim poważnie zwaśniona. W tym jednym, jedynym dniu nie było jednak obawy, że ktoś się z kimś pokłóci. Radzono sobie inaczej. Życzę ci, synku, żebyś wreszcie znalazł porządną kobietę, wierną, niepijącą, pracowitą. Zaczęła babcia Hania przy składaniu tacie życzeń. A ja ci życzę zięciu, babcia Kundzia nie pozostała jej dłużna, żebyś może w końcu trochę zmężniał i przestał łysieć. Całą resztę możesz sobie kupić, jak zechcesz. Marcysia parsknęła niekontrolowanym śmiechem i dla odwrócenia uwagi wpakowała sobie w usta kawał sernika. Wobec tego i ty przyjmij, droga teściowo, moje najlepsze życzenia. Tatko łamał kawałek opłatka babci. Oby w końcu medycyna wynalazła skuteczny lek na odchudzanie i na zmarszczki. Może jeszcze, bo jak się chudnie, to się marszczy. Babcia przełknęła życzenia taty i podeszła do babci Hani. — Gratuluję, synka — uśmiechnęła się jeszcze szerzej. — Cała mamusia. W związku z tym tobie życzę tego samego, co i jemu. — A ja tobie tego, czego on ci życzył. Moja druga babcia uśmiechnęła się serdecznie. — Pozwolę sobie zauważyć — dziadek wepchnął się pomiędzy niem — że obu wam najzwyczajniej chłopa brakuje, więc, drogie panie, każdej według potrzeb, bo w zasługi nie wątpię. Wójego Goguś życzył wszystkim po kolei zdrowia, szczęścia i pieniędzy, a Rafaela, jak papuga, powtarzała po nim. Marcysia weszła na krzesło i oznajmiła, że życzy wszystkim, abyśmy wyszli cało z końca świata, który nadejdzie niebawem. I to byłoby tyle z jej strony. Ja postanowiłam zaczekać na koniec, i wysłuchawszy każdego po kolei, podobnie jak Marcysia, załatwiłam sprawę hurtem. Aby się spełniły wszystkie wasze życzenia. Zaczęłam, ale Marcysia pociągnęła mnie za łokieć. Zgłupiałaś? Syknęła mi do ucha. E, no tak, przyznałam jej rację. No więc, yy, więc może zamiast tego yy, dużo zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. Nie było to może zbyt oryginalne, ale na pewno najbezpieczniejsze. Jeśli chodzi o mnie, już od kilku lat z rzędu życzono mi głównie rychłego pójścia i gromadki dzieci. Potem wręczyliśmy sobie prezenty, nastąpiło gremialne rozpakowywanie i obowiązkowe zachwyty, przy czym ten, który dałam mamie, okazał się najbardziej nieszczęsnym podarkiem, jaki do tej pory w życiu jej dałam. Zbieramy się, córka, szepnął tata i wyjął mi z rąk czerwony koronkowy pas do pończoch. Prezent od babci Kundzi. Ponadto otrzymałam Słoik miodu, czapkę i szalik perfumy, jeszcze jedne perfumy oraz mm, kamasutrę, bo prezenty gwiazdkowe były u nas raczej symboliczne. Bawcie się dobrze, na nas już pora. Oznajmiłam, wstając od stołu. Idziesz z nami, Marcysia? Nie, dzięki, posłucham płyty. Siostra machnęła mi przed nosem prezentem ode mnie. Od czasu, gdy tatko otworzył knajpę, dzień Wigilii był dla nas dniem pracy, z tym, że zaczynaliśmy dopiero o dwudziestej a kończyliśmy nad ranem. Była to tak zwana pasterka, na którą tłumnie przychodzili młodzi ludzie. Tu się zbierali przed wyjściem na prawdziwą pasterkę, na którą w końcu szli bardzo nieliczni, by po nabożeństwie znów dołączyć do kompanii. Ale cóż, klient nasz pan... Takie było zapotrzebowanie, więc my ku niemu frontem. Niechętnie wychodziłam z domu w taki dzień, ale trzeba było pomóc ojcu, bo ruch był duży, a jego nowa pracownica niezbyt ogarnięta. Po co ty właściwie trzymasz tezenie? Zapytałam po drodze. Przecież to leń patentowany i to z dwiema lewymi rękami. Nie, leń tylko niedoświadczona jest jeszcze. Tatko stanął w jej obronie. Przyuczy się jej, będzie dobrze. Skoro tak mówisz, westchnęłam, bo nie chciałam robić mu przykrości. Gdy przyjechaliśmy na miejsce zania już była, co mnie trochę zaskoczyło, chodziła między stolikami i układała na nich gałązki i jedliny. Powoli i dokładnie. Powiedziałabym nawet, że bardzo, powoli i bardzo dokładnie. Dekoruję oznajmiła na nasz widok. Dobrze robisz, pochwalił ją tata. Załączyłaś warnik, wyjęłaś garmażerkę z lodówek? Nie miałam czasu, bo dekoruję, oznajmiła dziewczyna. Niech Aga to zrobi, bo stoi bezczynnie. Coś we mnie zabulgotało ze złości, ale nie skomentowałam. W końcu była wigilia i trzeba było być miłym dla każdego. Szybko przebrałam się w służbową sukienkę, na nią narzuciłam biały, płócienny hałat i wzięłam się do roboty. Zdążyłam poukładać w gablocie śledzie oraz kilka gatunków innych ryb przyrządzonych na różne sposoby, zagotować wodę w warniku, wyczarować kilka litrów barszczyku z torebek, odgrzać w mikrofali pierogi oraz uszka, pokroić chleb i zrzucić fartuch, gdy zjawili się pierwsi goście. Zenia w tym czasie udekorowała połowę stołów. Daj, ja skończę. Podeszłam do niej, bo zaczęło brakować miejsc przy tych już umajonych. Zbierz zamówienia, zaraz ci pomogę. Uwinęłam się w trzy minuty i ruszyłam obsługiwać klientów. Postanowiłam robić swoje i nie zawracać sobie ze za nią głowy. W końcu był to problem ojca, bo to nie ja jej płaciłam. Tatko nalewał piwo, a ja miotałam się po sali, roznosząc zamówienia. Gości wciąż przybywało. Przydałaby się Marcysia! Krzyknęłam do ojca w drodze do kuchni. Damy radę. Tatko puścił do mnie oko. Już prawie wszyscy zostali obsłużeni. Zenia się zajmie uzupełnianiem garmażerki, ty, salą, ja barem za chwilę połowa wejdzie do kościoła, to złapiemy odrobinę oddechu. Niestety, zamiast oddechu złapałam bezdech i to na dłuższą chwilę. Od jakiegoś czasu wydzwaniała mi w kieszeni komórka i w końcu postanowiłam ją odebrać. Czego? Rzuciłam do słuchawki, bo to była moja siostra, z jakąś bzdurą, jak sądziłam. Dom się pali, oznajmiła: dym z dołu leci taki czarny i nie wiem, co mam robić. Byłaś tam? Wrzasnęłam do słuchawki. Nie! To kurde leci, zobacz! Ja czekam przy telefonie. Usłyszałam, jak Marcysia zbiega ze schodów, potem jak kaszle i klnie w żywy kamień. I co? Rany boskie? Pali się fotel i Na matka sobie śpi! W fotelu? Nie na wersalce, o i zasłony się zajęły! Ją prędko i wyprowadź stamtąd! Zarządziłam. Potem zadzwoń po straż i wiejcie! Zaraz tam będę! Nie widzę jej. Aha, czekaj. Chyba spełzła na podłogę. Marcysia, weź się ogarnij, bo zaraz będzie za późno. I jak już będziecie na dole, to zastukaj do gogusia. Oni pewnie o niczym nie wiedzą. Nie ma go. Pojechali dokądś z Rafaelą. Marcysia rzuciła szybko do słuchawki i się rozłączyła. Zarzuciłam na siebie kurtkę i kozaki. Krzyknęłam do ojca, że jadę do domu, bo coś tam się złego stało i pognęłam do samochodu. Gdy przyjechałam na miejsce, hajcowało się już na dobre. Strażacy uwijali się z gaszeniem, mama wisiała na torsie ratownika medycznego, bo przyjechało również pogotowie i rozprawiała o czymś teatralnie płaczliwym głosem. Sobie pan wyobraża? Zawodziła. Moja własna córka, przez nią ten ogień i, i się w pale nie mieści po prostu. Córka spowodowała pożar? spytał ratownik. Tak. Chlipnęła matka i jeszcze mocniej przylgnęła do jego piersi. Co ty mówisz? spytałam, podchodząc bliżej, bo jeszcze nie załapałam, że to mnie obwinia. Marcysia coś podpaliła? Jaka Marcysia, ty, ty podpaliłaś? Wycelowała we mnie palcem. Za pomocą tej głupiej, kiki. Była kompletnie pijana. Ale mimo wszystko w lot pojęłam, co tu się stało. Z pewnością zapaliła ozdobną świeczkę, którą dostała ode mnie pod choinkę, urznęła się i zasnęła. No nie! krzyknęłam i kompletnie już się nie hamując, wystartowałam do niej z rękami. I ty masz czelność opowiadać takie brednie? Właśnie nas pozbawiłaś dachu nad głową! W tym momencie przyjechał tata i używając całej swojej siły, odciągnął mnie od niej. Gdzie Marcysia? spytał trzeźwo. Gdzie Marcysia? krzyknęłam do matki i zanim tata zareagował, zdążyłam nią porządnie potrząsnąć. Poszła po królika! Coś jakby jej nagle zaświtało. Zrobiło mi się słabo. Marcysia miała królika miniaturkę. Gdyby faktycznie po niego wróciła, mogła nie zdążyć uciec. Jeśli coś jej się stało, tobie też się stanie! Warknęłam i ruszyłam w stronę dymiących zgliszcz. – Chodzi o pani siostrę? – spytał oswobodzony przeze mnie z objęć matki ratownik. – Jest w karetce, ma robiony opatrunek. Podbiegłam do karetki i zajrzałam do środka. Marcysia siedziała wewnątrz z zabandażowaną ręką, w drugiej trzymała klatkę z królikiem, całym i zdrowym. Przerąbane, co nie? spytała ze łzami w oczach. No, ale najważniejsze, że wszyscy żyjemy, odparłam, bo kamień spadł mi z serca. Strażacy dogasili pożar, zwinęli sprzęt i odjechali. Nie było nam dane spać tej nocy, trzeba było zabrać z domu to, co ocalało, i przewieźć w jakieś inne miejsce. Okna na pierwszym piętrze nie miały szyb, więc ktoś mógł przez nie wejść i wynieść wszystko, co się nie spaliło lub co zostało zniszczone przez wodę. W sumie ocalał tylko najwyższy poziom i dół, czyli mieszkanie Gogusia. Upchnęłam matkę na tylnym siedzeniu mojego auta, żeby nie przeszkadzała i zabraliśmy się do roboty. Pracowaliśmy do piątej nad ranem, wynosząc, co się dało do mojego i tatki samochodu. Kończyliśmy już, gdy napatoczył się Goguś z Rafaelą. O mój Boże, co tu się stało? zapytał i zbladł jak ściana. Nie widzisz, pożar był, odpowiedział mu ojciec. Zobacz, jak tam u was wygląda. Goguś ruszył w stronę swojego mieszkania, za nim pochlipująca Rafaela oraz my. Okazało się, że oprócz niewielkich zacieków na sufitach. Wszystko było w porządku. No, to wy macie gdzie mieszkać, powiedziałam, w przeciwieństwie do nas. Góra też się kupy trzyma, powiedziała Marcysia. Ale schody się mogą w każdej chwili zawalić, są nadpalone, tata uprzedził, lęgnącą się w jej głowie myśl o pozostaniu u siebie. Wy pojedziecie do babci kundzi, ja wracam do siebie. A nie mogłybyśmy z tobą, jakoś byśmy się pomieściły, przynudzała Marcysia. Nie. Uciął tata krótko. Aga, zabieraj siostrę i jedźcie. Nie spałyście przez całą noc. Zjedzcie u babci coś ciepłego, łyknijcie profilaktycznie po aspirynce i do łóżek. Albo może zamieszkacie z nami, zaproponowała wielkodusznie Rafaela. Ciekawe, gdzie? skomentował tata. Nie no. Nie ma co tracić czasu na głupie gadanie. Zbierajcie się, dziewczyny, bo i ja już ledwo na nogach stoję. Poza tym muszę sprawdzić, jak sobie zenia poradziła. No tak. W końcu została sama. Miejmy nadzieję, że chociaż knajpa stoi jak stała! Mruknęłam pod nosem, ale tata usłyszał. Tfu! na psa urok! Splunął i w szybkim tempie ruszył w stronę swojego auta. Po jego odjeździe zaczął się kolejny cyrk. Marcysia się uparła, że zostaje i nie pomogły prośby ani groźby. Dałam sobie spokój dopiero wówczas, gdy przyrzekła, że nie będzie wchodziła do siebie i gdy Goguś uroczyście przysiągł, że jej dopilnuje. Zaś w połowie drogi do babci obudziła się matka i wrzeszcząc w niebo głosy, kazała mi zatrzymać auto. Gdzie, gdzie ty mnie wieszesz i dlaczego? Spojrzała mętnym wzrokiem za okno. A co? Nie pamiętasz? spytałam zjeżdżając na pobocze Milczała przez dłuższą chwilę pewnie zastanawiając się o co chodzi pa, pa, Pamiętam dom spaliłaś i nic już nie ma tylko siwy dym i swąd okrutny odparła dramatycznym głosem Zatrzęsło mną tak że musiałam wysiąść z auta bo bym sobie pewnie zęby o kierownicę wybiła Podeszłam do tylnych drzwi, otworzyłam, wywlokłam matkę na zewnątrz, a potem nabrałam w dłonie śniegu i wtarłam go jej w twarz. O trzeźwiej w końcu, głupia, pindo! Jeśli nie chcesz, żebym cię tu zostawiła! krzyknęłam, nie bacząc, że mówię do rodzonej matki. Ja spaliłam? Ja? Ja się ululałam przy zapalonej świecy, pijana jak świnia? Trzeba mi było jej nie dawać! parsknęła mi w twarz śniegiem i odorem alkoholu. Zatkało mnie. Zamurowało totalnie. Gdyby nie to, pewnie bym jej w końcu przelała. Trzeba było nie chlać, odparłam, hamując się ze wszystkich sił. Wsiadaj, jedziemy. Dokąd? Do twojej matki, tata już do niej dzwonił, wie, co się stało, i przygotowała dla nas pokoje? Ale beze mnie, proszę natychmiast zawrócić, zażądała stanowczo. Oszalałaś? Chyba, że też się zamierzasz wbić do Gogusia jak moja siostra, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale twoje mieszkanie już zupełnie nie istnieje. Hmm. Mam jeszcze przyjaciół. Do Ficów mnie zawieś. Jak sobie życzysz. Wepchnęłam ją z powrotem do auta, zatrzasnęłam drzwi i usiadłam za kierownicą. Dopiero teraz, gdy przerażenie i emocje zaczynały mnie opuszczać, poczułam, jak bardzo jestem przemarznięta, zmęczona i głodna. Nie zamierzałam dłużej użerać się z matką. Zapaliłam silnik i ruszyłam. Nie odezwałam się już ani słowem, ale gdy byłyśmy już na miejscu, nie darowałam sobie komentarza. No, na pewno się, ficowie ucieszą! Jak tylko wysiadła, zawróciłam i popędziłam z powrotem. Nie spojrzałam nawet w lusterko wsteczne, na wypadek gdyby ficowie jednak się nie ucieszyli. Dom w dwóch trzecich nadawał się do gruntownego remontu. Zaczęliśmy radzić nad środkami na ten cel. Opcje były różne, ale taty chyba najrozsądniejsza. Zaproponował, że sfinansuje co trzeba pod warunkiem, że matka połowę domu zapisze mnie i Marcysi, bo dotąd figurowała jako jego właścicielka. Z Gogusiem na stanie, który miał prawo zamieszkiwać w nim dożywotnio tatko chciał, żebyśmy mogły współdecydować o nieruchomości na wypadek gdyby matka zamierzała wziąć na przykład kredyt pod hipotekę albo po prostu sprzedać go i przepić. Na dobre czasy prywatnego biznesu zaczął padać cień. Była coraz większa konkurencja. Wzrastało bezrobocie, ludzie biednieli i trzeba było naprawdę solidnie się nagimnastykować, by utrzymać się na powierzchni. Zwłaszcza, że sektor prywatny w naszym kraju zaczął się jako tako systematyzować i coraz mniej można było sobie pozwolić na własną kreatywność. Knajpa Tatki jeszcze całkiem nieźle prosperowała, mimo iż wokół powstawały eleganckie lokale i stylowe restauracje. A może właśnie dlatego, bowiem nasi dotychczasowi klienci niekoniecznie lgnęli do luksusu. Kurtownie też nadal miały powodzenie, ale zmiana relacji cenowych na rynku spowodowała, że nie było już tak różowo. Najbardziej ucierpiał salon matki, bo ten wymagał ciągłego dotrzymywania kroku postępowi technicznemu, fotograficznym modom i kreowanym przez nie wciąż zmieniającym się gustom klientów. Matka miała jednak to wszystko w nosie, gdyż uważała się za wielką artystkę w swoim fachu, co jej zdaniem samo w sobie powinno wystarczyć, by klienci walili do niej drzwiami i oknami. Niestety. Ci nagle upodobali sobie zdjęcia na tle styropianowej repliki kominka, którym dysponowała konkurencja. Panny młode zaczęły gustować w fotografiach z leżącym u ich stóp małżonkiem. Dzieci natomiast gdzie indziej mogły dowoli wybierać w rekwizytach typu miecze, pióropusze czy nawet karabiny. Matka szczerze gardziła taką wiochą i z uporem muła tkwiła przy swoich własnych wizjach. skutek czego robiono sobie u niej już tylko zdjęcia legitymacyjne. Tak więc groźba, że wkrótce nie będzie miała z czego żyć, była całkiem realna, a co za tym idzie, realne były obawy Tatki o jej tak zwany majątek nieruchomy. Mama jednak o przepisaniu na nas połowy domu nawet nie chciała słyszeć. Zaparła się, że sama poradzi sobie z remontem i wara nam wszystkim od tego. Mijał tydzień za tygodniem, a jakichkolwiek prac remontowych nie było widać. Przeciwnie działo się coraz gorzej nadchodziła wiosna a z nią ulewy burze i wichury co powodowało dalsze niszczenie budynku gdy ficowie w końcu dali matce do zrozumienia że może powinna znaleźć sobie inne lokum zaświtała nadzieja że zmuszona koniecznością zajmie się odbudową zniszczonej kondygnacji ale ona po prostu wzorem ojca przeniosła się na zaplecze swojego zakładu przez pewien czas nie mieliśmy z nią żadnego kontaktu, gdyż o niego nie zabiegała, a na próby rozmowy podejmowane z naszej strony reagowała otwartą agresją. Pewnie miała żal, już nie tylko do mnie, ale do nas wszystkich, o sytuację, w jakiej się znalazła, bo mama zawsze umiała zrzucić każdą swoją winę na otoczenie. Stanowisko tatki było jasne: wyłoży kasę na remont w zamian za połowę domu dla córek. Finał sprawy był taki, że Matka dom sprzedała w takim stanie, w jakim był. Niestety, Gogusia nikt nie chciał razem z domem nabyć, więc, chcąc jakoś tę sytuację rozwiązać, musiała i jemu zapewnić nowe lokum. O ile ten dom, usytuowany w doskonałym miejscu, z wielgaśnym ogrodem i dwoma garażami, był przed pożarem wart naprawdę duże pieniądze, teraz starczyło ich jedynie na zakup dwóch byle jakich kawalerek w dość nieciekawych okolicach. Tak czy inaczej matka postawiła na swoim, bo przecież tylko o to jej chodziło. Chcąc nie chcąc, Marcysia musiała w końcu również zamieszkać u babci Kundzi, bo przecież nie mogła się wprowadzić razem z Gogusiem i Rafaelą do maleńkiej kawalerki. A wiesz, że nawet bym chciała? poinformowała mnie, gdy wpadła któregoś wieczoru, by zobaczyć, gdzie babcia zamierza ją zainstalować. Oszalałaś? Zgorszyłam się. Nie, i właśnie dlatego jestem tutaj, bo oni mi to zaproponowali, wiesz? Żebyś z nimi zamieszkała? No, ty sobie nawet nie zdajesz sprawy, jacy gaje są sympatyczni. Mili, uczynni, no i w ogóle czułam się z nimi jak w prawdziwej rodzinie Prawdziwej, rozumiesz, nie takiej, jak nasza. Myślę, że potrafię to sobie wyobrazić. Odparłam, bo mimo swoich dziwactw Goguś i jego partnerka byli naprawdę dobrymi, empatycznymi ludźmi. Ej, ale ja mam jeszcze jedną sprawę. Marcysia nagle sobie jakby o czymś przypomniała. Wiesz, że już nigdy nie będziemy mogły tam wejść? Gdzie? Nie złapałam, o co jej chodzi. No, do tego domu. Do tej piwnicy, znaczy. Jest ostatnia okazja. A daj, że ty mi spokój. Wzruszyłam ramionami. Idź sama, jak chcesz. Albo z Gogusiem i Rafaelą. Już tam raz ze mną byli. Wiem, opowiadali mi. I właśnie dlatego zamierzam tam pójść. To idź. Ale nie w pojedynkę, a oni już nie chcą. Rafaela na samo wspomnienie zaczęła piszczeć ze strachu. Weź więc z sobą kogoś ze swojego metalowego towarzystwa. W życiu ja tam nie chcę żadnego cyrku. Chcę tylko zobaczyć, co tam jest. Więc idziesz? Nie. Odparłam już mniej, zdecydowanie, co Marcysia bezbłędnie wyczuła. Super, jutro niedziela, a to najlepszy dzień na eksplorację. Spokój, czas i te rzeczy. W takim razie y, widzimy się rano, okej? Okay? Y, przywiozę tu trochę swoich manatków, a potem porywam cię z sobą. Y, sprzęt sama skombinuję. Jaki sprzęt? Spojrzałam na nią podejrzliwie. Niezbędny. Ano, chyba że tak. Potwierdziłam, nie wnikając w szczegóły. Pojęcia, nie mam, jak się udało się jednak nakłonić Gogusia i Rafaela e na tę idiotyczną eskapadę. Ale gdy przyjechałyśmy na miejsce, obaj czekali już na nas ubrani w drelichowe kombinezony, na głowach mieli górnicze kaski z latarkami, ponadto Goguś uzbrojony był w kilow, a Rafaela w łopatę. O mało nie wybuchłam śmiechem i pewnie bym to zrobiła, gdyby w tym momencie do ich mieszkania nie wszedł ksiądz z krzyżem w jednej dłoni i kropidłem w drugiej. To mnie nieco otrzeźwiło. Ej, ileż można czekać? Miałeś już tu być. Marcysia pociągnęła go za rękaw sutanny, skutek czego ten o mało się nie wywrócił. Sory, kurewskie korki były na mieście. Odpowiedział ksiądz i jakby na dowód swoich trudów otarł stułą spocone czoło. On nie jest prawdziwy. Wyjaśniła siostra, widząc moje zbaranienie. E, prawdziwy nie chciał przyjść, a ponieważ Antek ma na własność taką e, księżą kapotę, poprosiłam go. Duch się przecież nie tapnie. Antek. Chłopak przedstawił się ogłowi. Ojej, ale czat! zachwyciła się Rafaela. E, gdzie coś takiego można kupić? E, na Allegro, e, ale mogę ci pożyczyć czasem. Zaproponował. Robi wrażenie na imprezach. Zwariowałaś? Goguś zgromił swoją dziewczynę, a Antek przyjrzał się jej uważniej. Kurczę, myślałem, że jesteś facetem, bąknął zmieszany. Nic nie szkodzi, ja też tak kiedyś myślałam, odparła Rafaela. Dobra, dość tych pierdół, idziemy, zadecydowała Marcysia podniesionym głosem. Ty będziesz niosła wodę święconą, prawdziwa jest. Wręczyła mi małe plastikowe wiaderko, sama zaś ustawiła się na czele ekspedycji. Gęsiego ruszyliśmy w stronę korytarzyka prowadzącego do pralni i owych tajemniczych pomieszczeń, znajdujących się za metalowymi drzwiami. Światło działało bez zarzutu w korytarzyku i w pierwszym z pomieszczeń, mimo to Marcysia zażądała, by Goguś z Rafaelą zapalili latarki. Zostawmy może te drzwi otwarte na oścież! szepnęła Rafaela i zadbawszy o ewentualną drogę ucieczki, podparła je kijem od Mopa. Ale gdy tylko przekroczyliśmy próg drugiej komórki, drzwi zatrzasnęły się z hukiem, łamiąc kij jak zapałkę. Rafaela krzyknęła. Cicho bądź, syknęła Marcysia. Cokolwiek by się nie działo, macie zachować spokój. Posuwaliśmy się zatem w ciszy. Nie odstępowałam na krok księdza, gdyż moje wiaderko i jego kropidło stanowiły nieodłączny komplet. To pomieszczenie, choć najprawdopodobniej nie ono stanowiło najstraszniejsze miejsce w domu, już zaczynało nas napawać jakimś irracjonalnym niepokojem. O ile można było sobie jakoś wytłumaczyć panującą w nim o wiele niższą temperaturę, trudno było zrozumieć, skąd nagle pojawiło się uczucie, jakby napięcia elektrycznego przebiegającego po skórze. Iskrze oznajmił Goguś dramatycznym szeptem Wy też? Kurde, a ja niosę żelazny krzyż! spietrał się ksiądz. Żelazny krzyż dostaniesz może za zasługi, o ile nie zwiejesz! skomentowała Marcysia. Wolałbym flaszkę. Dam ci drugą, ale nie spuszczaj tego krzyża, choćby nie wiem co! miałknął Goguś. I w ogóle, może weź i trochę pokrop. Podsunęłam antkowi wiaderko. Chłopak drżącą dłonią zanurzył w nim kropidło i ochlapał wodą wszystko wokoło. Postanowiłam przejąć inicjatywę. Masz, trzymaj to wiadro, tak będzie prościej. Wetknęłam mu w dłoń naczynie i odebrałam krzyż, który wręczyłam go Gusiowi. Odebrałam mu kilow i tak, uzbrojona, wysunęłam się naprzód. Pamiętałam, że ostatnie drzwi nie otwierały się łatwo, więc nawet nie próbowałam szarpać się z klamką. Próg ledwo się kupy trzymał, więc bez trudu się go pozbyłam i zaczęłam podważać je kilowem od spodu. Udało się. Drzwi się nie tyle otworzyły, co z hukiem wpadły do środka, odsłaniając czarną prostokątną czeluść. Te się przynajmniej same nie zamkną, stwierdziłam półgłosem. Zrobiłam krok do przodu, usiłując nie potknąć się o leżące drzwi, i zaczęłam ostrożnie obmacywać ścianę przy framudze w poszukiwaniu wyłącznika prądu. Znalazłam, nacisnęłam i z głębokiego mroku zrobił się półmrok. – Chodźcie tu z tymi latarkami! – odwróciłam się za siebie, ale tam, oprócz Marcysi, nikogo już nie było. – No i pięknie! – wkurzyłam się. – Gdzie masz tę swoją brygadę, a? Siostra dopiero teraz się zorientowała, że wszyscy inni zwiali i pobiegła z powrotem. Wróciła po chwili sama, ale za to z dwoma latarkami na kaskach. Włożyłam jeden z nich na głowę. Marcysia swój niosła w ręce, przyświecając tu i ówdzie. W komórce panował nieprzyjemny zapach stęchlizny i czegoś jeszcze, jakby zepsutego jaja, czy starego, spleśniałego sera. No ale capi, stwierdziła moja siostra. Na mój nos tu na pewno jest trup. Wąchałaś kiedyś trupa? Spytałam cynicznie. Nie, ale gdzieś czytałam, że tak właśnie śmierdzi, jak zapleśniałe gówno. Mnie to niestety nadal nic nie mówi, gdyż nie spotkałam się dotąd ani z jednym. Ań z drugim Nie wymądrzej się Aga, tylko poświeć w tamten kąt. Tam coś jest i jakby jeszcze bardziej śmierdzi. Sama sobie poświeć. Ty masz latarkę w ręce, a ja na głowie, więc ja świecę ogólnie. Marcysia skierowała strumień światła w kąt pomieszczenia i naszym oczom ukazał się niezbyt duży, okrągły piec na trzech nogach, zwany chyba kiedyś kozą. Po cholerę im tu było takie ustrojstwo. Zdziwiła się Marcysia. – Może jakieś dziedzictwo rodzinne nie wyrzucili, bo mieli do niego sentyment. To by nie był używany, tylko by sobie stał, jak na zabytek przystało. A to, to jest podłączone do komina. Spójrz na terurę, która idzie do ściany. Skonkludowała dość logicznie. I, i, i popiół jest w popielniku. Podeszłam bliżej i za pomocą kilofa uchyliłam szerzej drzwiczki. Fakt, piec był ewidentnie używany. Podejrzane, skwitowała Marcysia i otworzyła drzwiczki do paleniska. Dajno ten kilof. Otrzymanym ode mnie narzędziem wygarnęła z niego jakieś resztki i zaczęła im się bacznie przyglądać. Kurczaki tutaj piekli, czy co? spytała, unosząc w górę nadpaloną kość, potem drugą i trzecią. Chcę to zobaczyć. Kucnęłam obok niej, zdjęłam z głowy kask i również poświeciłam w to miejsce. To nie jest kurwa, to nie jest żaden kurczak, wskazałam na coś, co na pierwszy rzut oka mogło wyglądać jak upieczony w popiele ziemniak. W panice odskoczyłam w tył i wywróciłam się, gdyż zaczepiłam o coś wystającego z podłogi, a ściślej mówiąc, sklepiska. Marcysia przyjrzała się temu czemuś uważniej i dostrzegła to, co ja przed momentem. To nie był żaden ziemniak. To była malutka ludzka czaszka. Orzesz w mordę! wykrzyknęła nieco bardziej cenzuralnie niż ja. A nie mówiłam, że trup? Trupek raczej. Odparłam, usiłując wstać z tego, na czym siedziałam. Niestety, potknęłam się raz jeszcze, coś chrupnęło pod moimi nogami i fetor, do którego już nieco przywykłyśmy, buchnął ze zwielokrotnionym natężeniem. Treść żołądka podeszła mi do gardła i z wielkim trudem się opanowałam, by nie rzucić pawia. W więcej trupów? jęknęła Marcysia, zasłaniając dłonią nos i usta. Pomogła mi wstać i wówczas obie z pewnego oddalenia poświeciłyśmy w to miejsce. Zobaczyłyśmy popękaną na skutek mojego upadku plastikową przykrywę czegoś, co w pozostałej części było zakopane w ziemi. Sądząc z kształtu, była to najprawdopodobniej beczka. Ej, trzeba byłoby tam może zajrzeć! zaproponowała Marcysia z nikłym przekonaniem w głosie. Nie ma po co, i tak wiadomo, co tam jest. Odparłam i powoli ruszyłam ku wyjściu, pociągając ją za sobą. Chodźmy stąd, pogadamy na zewnątrz, bo ja tu nie wytrzymam już ani sekundy. Wypadłyśmy na dwór niemal jednocześnie, chciwie łapiąc do płuc normalne powietrze. Co to do kurwy nędzy jest? wysapała Marcysia. Dzieci, odparłam cicho, jakby bojąc się usłyszeć swoją własną odpowiedź. Zwłoki dzieci, a ściślej mówiąc, płodów, jak sądzę. Nasza pani ginekolog dokonywała tu prawdopodobnie nielegalnych aborcji. Aborcji? Morderstw raczej, bo sądząc, z tych spopielonych kostek musiały to być już całkiem dobrze ukształtowane dzieci. Wyrzuciła z siebie Marcysia. Jak tak można, co? Zabić, spalić małego człowieka? I jakby nie było, no. To dlatego te, te, te płonące drzwi, nie sądzisz? Znak, że one tam płonęły jak, jak w krematorium jakimś. Po jej policzkach pociekły łzy. Nie wiem, nie wiem, siostra. Utuliłam ją w ramionach i sama o mało co się nie rozbeczałam. Przypomniało mi się teraz, z jaką gorliwością Państwo, gogolowie, welgogolewscy, dopytywali mnie o zmiany, jakie poczyniliśmy w naszym nowym domu. Bo to był przecież kiedyś ich dom, i dobrze wiedzieli, co mogliśmy odkryć, porządkując piwnicę. Przestałam się w tym jednym momencie dziwić dystansowi, z jakim mnie traktowali, oraz ich niechęci do moich kontaktów z Bazilem. Co robimy? Idziemy na policję? spytała Marcysia. Nie. Zostawmy to nowym właścicielom. Z pewnością bez problemu odkryją te makabrę, szlaki mają przetarte i byłabym za tym, żeby nikomu o niczym nie mówić, nawet Gogusiowi i Rafaeli. Uważasz, że to będzie w porządku? Nie, nie będzie, ale gdy pomyślę, że miałby się wokół tego e, rozegrać jakiś cyrk, dochodzenie, przesłuchania, może jeszcze jakieś konfrontacje z byłymi właścicielami. Nie, nie, nie miałabym na to siły, siostra. Za dużo nam się bałaganu narobiło we własnym życiu. Jeśli nowi właściciele to odkryją i zgłoszą na policję, i tak nie unikniemy zamieszania. W końcu myśmy tu mieszkali przed nimi. Też tak sądzę. Ale sprawa się szybko wyjaśni. Gabinet ginekologiczny pani Gogolewskiej będzie wystarczającą poszlaką dla wykrycia rzeczywistego sprawcy.